Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio i witam was w takiej pobocznej, ala fabularnej, ale to w zależności od tego, jak mi się będzie chciało, z Assassin's Creed 4 Black Flag Multiplayer. Od razu zaczynamy. Ja już tu sobie grałem troszeczkę ze znajomymi i powiem wam, multiplayer jak najbardziej dobre. Aczkolwiek mogłoby jeszcze coś lepszego być, powiem wam tak szczerze, ale mamy 14 level już mam, no troszeczkę pograłem, tak jak powiedziałem. Dlatego od razu bez pitolenia bierzemy tak, szybką grę. Szukam ludzi. Jak chcecie, to ja mogę nawet ze znajomymi nagrywać z tego Assassin's Creed 4 Black Flag Multiplayer. W zależności od tego, kto będzie chciał i kto będzie w posiadaniu tej gry. Dlatego od razu mówię, kto chętny, niech napisze w komentarzu. Ja sobie wybiorę graczy, z którymi będziemy sobie też grać. Bo ja już tam miałem jednego gracza, raczej nie będzie pamiętał. Ten, który mnie ostatnio niestety ocenił negatywnie za to, że gadałem podczas dialogu z Mary Red, która no niestety już umierała. No wiem, mogłem tam przymknąć Rey na chwilę, ale nie wiem, wolałem mówić, jakoś mnie tak dziwnie do tego nakłaniało. No Abstergo! Tylu masz graczy, panie! No bez jaj, proszę cię. Jakie shity mi tutaj proponujecie. No szybciej. Nie będę czekał. O, dziękuję. O, no i tak mogło być od razu, no. A nie, kurczę, się grzebiecie. Tutaj mamy różne takie zakładki, zestawy zdolności, polowanie. A nie, to polowanie już mamy. Aha, wybrało nam konkretne postacie. A na takiej zasadzie to będzie, dobra, jasne. Chciałem deathmatcha, ale zagramy sobie w losowe polowanie. Co się lampicie, laseczki? Dostaniecie w dupę. Oh yeah. Aha, na takiej zasadzie to będzie polegało. Nie ma sprawy. O proszę. Aha. I już się zaczyna. Ogłuszenie 200. Podzielić na 2, dostajemy stówkę. Ale przejmuję twoje skille, szmato. I sobie je wykorzystam. Trzeba uważać. Bo ja jeszcze nie czaję tego polowania, wiecie. Dobrze. Zaraz to ogarniemy sobie do końca. Trzeba być naprawdę ekstra uważnym. Ale tam widzę, że mogę sobie kogoś tu... Really, obycz! Nie, zajebiście. Wręcz bym powiedział. Dobra, po dupie nam się dostało. A widzę, że jednak laski tu rządzą nad nami. A widzę, że mamy nie lada problem. Trzeba polować. Inaczej lipa będzie. Ups. Jaki lag. I ona mnie chyba teraz goni, nie? Jep, jaki parkour. No naprawdę. O, tu jest. Do upolowania. A nie, to mój. Boże, ja już myślałem. O, kurde. A, to wszystko za... na to, że się zagapiłem na te nazwy ników, moich sojuszników, dlatego. Oj, Boże. Dobra, na pierwszy raz mi może nie wychodzić, ale teraz chciałbym to ogarnąć. Jest, tam widzę. A! Kurde. Uuu, karczek mi wykręcił. Ty uszkodzony dziwadle, kurde. Tak się nazywa, pisze. Ma taki przydomek bardziej. Ale no widzę, że lipa idzie z tego. A tak nie miało być, szczerze mówiąc. Nie, trzeba szukać wrogów. Jest. A, dobrze. Mamy ogłuszenie 200. Tym razem, ale to i tak nam gówno dało. O, teraz mam lepszy pomysł.
Bo zdobyłem sobie tego skilla. A się za kogoś przebierzemy. A zajebiście, nie wiem czy mnie rozpoznają tu w takim ciuchu. Dobra. O, jak miło. Jaki ryj ma. Taki trochę na czaszkę pomalowany. No zajebiście. No powiem wam, że mi nie idzie ten tryb. Zobaczymy. Chciałem tylko przetestować. Jep. Ło. Dobra. Trzeba ogarnąć. Trzeba ogarnąć te panowie. Bo laski nas jadą. O, i tak już nas pojadą. Ile punktów mają? To jest kurde nie do pomyślenia. O, trudno. O. Koniec rundy, przegrana. 4700 do 11825. Jestem siódmy. Zajebiście. Ale mamy jeszcze jedną rundę. Możemy się zrewanżować. Dobra, trzeba to teraz ogarnąć. O, jest, jest, moje, mój kochany GPS, mój kochany GPS. Jest. To już, już wielbię tą grę. Za to, że jest standardowy GPS od Brotherhooda. Dobra. Deadeye! O, coś nie wyszło. O, jaka lipa. Dobra. Kurde, troszeczkę mam lagi, nie wiem czemu. A to chyba dlatego, że sobie zmieniłem ustawienia graficzne. To też bardzo możliwe. Ta, bo wczoraj sobie chciałem zmienić w końcu, bo mnie to drażniło. A to trudno. Jest. Jest! Bo to... Co jest grane? What the f... O ty. No chcę ocucić. No mój wróg tu jest. Mój tu wróg jest w dalszym ciągu. A, udało się! Dobra, zatruty, zatruty. A raczej ogłuszony. Tu mam jeszcze wroga. No wstawaj, wstawaj. O, dobij. Nie ma, kurczę, nie ma 50 punktów. Uciekać. A, mogłem jeszcze dobić, ale dobra. Bez jaj! Bez jaj, jakie to jest posrane. Dobra. Pomożemy, koledze. No, aha, jaki bóg, dzięki kolego, żeś mnie uratował. Co ty, nie umiesz się spinać? Spinasz się trochę jak Altair, bowiem. Dobra. O Boże, ej, no bo się kolega wyglebisz. Jeb. Aha, tylko przynęta poszła. Dobra, pomożemy koledze. Wstawaj. No szkurde, trzeba zabić te laski. Są nieobliczalne. Dobra. Na dole jest. Dobra, tam mamy. Po drzewie. No, no kurde, nie robi tu żadnych fikołków, piruetów. Bez jaj. Szujoty. Cześć. Co jest grane? Co się stało? Bez jaj. Co to w ogóle miało znaczyć? Lol. Dobra. Jak sobie chcecie. Jak sobie. O, o, o. Tam mamy wroga. Ale który. Gdzie jest ten wróg? Tu się przebrał. No patrz! Wiedziałem, że to był ten. Ale mamy chociaż te 150 punktów. Kolega, o, pozbierasz się. Dobrze. W białym fartuchu. Tak, tak, tak. O nie ty! Nie ty. Jeb ci! Z pistola. O, wroga mamy, wroga mamy. Jeb, dobrze. Namierzony. Aha! Patrz. A, karczek wykręcony. Tylko na dwa podzielone. Jakie gówno, 50 punktów. Dobra, ciebie tam godzinimy. Ucieka mi. No znowu ogłuszenie. Ja nie mogę. Idzie ciężko tutaj nabić kile. Nie, nie, nie dzwońcie do mnie. Nie dzwońcie. Nawet się nie ważcie. O, jest.
A, dla mnie kill. No ej, co jest? No dobił mój cel. Jaka świnia. O, dostałem w główkę. Dobrze, nadziana. O, kolega mi pomógł. A teraz cię dobiję. Jeb ci headshota. Dobra, biegniemy tam, biegniemy. Aha. Dzięki, dzięki Sandro 21. Nie ma za co. Dobra, kolega, pozbieraj się. No odskocz. Kurczę, parkouru cię matka nie nauczyła. No i gdzie ten wróg? Gdzie ten wróg? Ja już oszalałem. No nie, zabieracie mi kille pod każdym, kurczę, krokiem. Jest, tutaj. Aha! I tak, kurde, ta laska niezła. No nie! Czy ja zginąłem, czy mi się tego wydawało? Dobra, napiję się, jeśli mi pozwolicie. A, szkoda! Szkoda, że przegrana. No, a chociaż mamy 10 kafli. To nie jest na aż tak najgorzej. No i mamy fajną interakcję. No, dajesz, dajesz, strzelaj. O, mamy 5, mamy 500. Dostaliśmy troszeczkę hajsu. Wpłynął na moje konto. O, premię za aurę Abstergo. Nie wiem za co. Aha, rozmawia przez komunikator. Super, super. Takie pierdoły dostajemy, tak w zasadzie. Oha, sorry, odrąbało mi się. Dobrze, to może jeszcze zagramy jedną rundę, żeby ten filmik nie był za krótki. Chwileczkę, głosowanie, co my tu mamy? Portobello, Zatoka Tampa, więzienie. A to jak wszyscy głosują na to, to ja też biorę to. I przegłosowane. Pierwszy wstępny odcinek będzie taki dłuższy. Nie licz, babo, bo nie umiesz liczyć, właśnie o to chodzi. Okej, okay, jest. No, wyszukało nam graczy. Brakuje nam tylko jeszcze jednego. To ja może jeszcze za ten czas popatrzę na jakieś zestawy zdolności. Bo widzę, że może się coś nam tu odblokowało. O, broń dystansowa. O, może sobie kupimy rzutki. No czemu by nie? Dziękuję. Rzutki lepsze. Ej, żeśmy zmarnowali w tej chwili, o, sporo hajsu. Aj, widzę, że już nas nie będzie na cokolwiek stać. Więc lipa totalna. A to co? Jakieś bazy danych, animuska, postacie i mapy. Zamknij mordę. No wiem, jak przecież grać. Multiplayer to dla mnie jest, kurczę, banał. O. Widzę, że już chyba podziałało. Szybciej! Jedna laska z dwoma pistolami, a drugi to jakiś lekarz z granatami? Tak, bo widzę, że po jego lewej stronie są te granaty i po jego prawej stronie są jakieś fiolki? Nie wiem, co to on tam też trzyma. Ale tak czy inaczej, znowu mamy tryb polowania. Myślałem, że będzie coś innego. No, ruchy. Co się dzieje? Bez jaj. Chwileczkę, to ja jeszcze może tutaj popatrzę. Wizerunek patrona. O, może mamy Rodrigo Borgia. To jest Edward Kenway, a wygląda bardziej na Siriusza Blacka. Mary Reed, gubernator Torres, czarny barw. O, coś idzie, coś idzie. Julian Ducasse, Heitam. A tu dorosły Heitam wygląda taki zadziorny, a tam widzieliście chyba w ostatnim odcinku Heitama taki młodziutki, niewinny, niepozorny blondynek. Tak, bo on był takim troszeczkę blondynkiem. Yusuf Tazim, Enny Bony. No mamy tu trochę tych portretków, ale nie zmieniam, nie zmieniam. Tu jest Altair za 490 tych końców, nie wiem. Wolę to końcy mówić. No,
się to ustabilizowało, bo widzę, że... O, widzę, że jest teraz 8 na 8, ale ciągle ktoś wychodzi. O, w końcu ruszyło. No i co? Pokazaczymy. Dobra. Nie mamy jednego gracza. To jest kijowo. Według mnie, przynajmniej. Co, co skaczecie, kozaki? No, jeszcze jedna osoba wyszła, co za szuje. No, zajebiście. Dobra, teraz weźmy to na poważnie. Kurde. Nie przewidziałem, że jeszcze będzie mi się chciał nagrywać z asasynatu, więc zmienił z powrotem ustawienia grafiki. Ale jakoś wytrzymam. Jakoś to wytrzymam. Zresztą mi to nie będzie szkodziło grać na normalnych wymaganiach. Może i nie ma więcej FPS-ów, ale nagram. Dobra, trochę pobiegamy. No szybciej. No kto znowu opuścił? A super, zostałem sam i jeszcze jakiś jeden kolo. O. A, kill jest dla mnie, dziękuję. No ej, 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 koleżanko! Nie pomyliło ci się coś czasami, no? O. Aha. Co to było? O, zajebiste rzeczy się tu dzieją. Dobra. Użyli na mnie jeszcze jakieś bomby. A dzięki, że mi po papie wstawiła. Kurde. Chodź tu, chodź tu. No nie, znowu restart. Co to w ogóle ma być? Powiedzcie mi, co to ma być? No, no tylko 150, to chyba ja zabiłem jedynie. No która to prawdziwa? Trochę mylące to już jest. No patrz! Już bym ją dorwał, nie! Dobra. Dobra. Straciłem z oczu ten cel. No i gdzie jesteś? Będziesz tutaj. O, bo widzę, tak się rusza podejrzanie. O, zarąbiście. No nie, była szybsza. Ty gównie babski. No pomóż mi. No i cel mi zniknął z oczu. Ty kurde. Szukamy, szukamy celu. Co oni się mi tu pchasz? Aha, dobra, prawdziwy cel będzie gdzieś tutaj. O, dziękuję. To było takie ślepe, w ogóle ja nie zorientowałem się, czy ona była prawdziwa, ale kij jej w oko. Dobra. Dobra, która to? Szmija. A, dostałem nożem. Fajnie. O, żeż. Dobra. Która? Która prawdziwka? Jest. Ty patrz! Ty patrz! No biegła koło mnie, nie ogłuszyła mnie wcześniej, tylko teraz. What the hell? Dobra, postaram się na następny odcinek zmniejszyć sobie te jednak wymagania graficzne. Bo troszeczkę jednak przesadziłem. Ale będzie dobrze, spokojnie. A poszło! O, wpytę. Ale ogłuszono mnie. O, dużo żeśmy punktów dostali. Dobrze. Widzę, że już chyba to ogarnąłem. Mniej więcej. Na jakie to namiary mają być? O, tam jest, tam biegnie.
kurde. Gdzie ta bijacz jest? Kurde, chcę ją ubić. Czy to takie trudne? Tam uciekła. Dobra, suczka. Ale nie dla mnie. Dobra, gdzie ona jest? Ty! O, cholera, tam jest. O, dzięki. Aaaa! Teraz mogliśmy to wygrać, ale przynajmniej jakoś było. O, tylko 5 stów. No niestety jakoś tutaj nie idzie mi dobrze z nabijaniem killi. Nie jestem jakimś prosem i nie mam zamiaru się za kogoś podawać. A teraz trzeba się ukryć. Aha. Teraz trzeba się ukrywać, żeby dostawać punkty. Dobrze. Dobrze, pięknie. Okej, idą punkty. Tylko ukryjcie się jakoś, panowie, lepiej. Tak we trzech to tutaj trochę tak lipa. Coś czuję przynajmniej. O, 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 o. Będzie, będzie. Będzie bolało! Będzie bolało! Ale to było debilne. Jakże mnie tu poszczeliła. To było lamerskie super. No. Może być. Jest. Kurde. Są spadki. Ale staram się ignorować na to. No chodź tu. Ledwie żem się pozbierał. A ona już zdążyła mnie tu postrzelić. O rysiek. Kurczę no. Zajebiście, ktoś musiał przerwać. Wiadomo. No! I jeszcze headshota z pistola dostałem. Zajebiste. Laski tak potrafią. W Assassin's Creed oczywiście. Oj, nie daruję ci tego, suczko. Dostanie ci się. No patrz, patrzajcie, ile one mają już punktów, ale ile my. O fuck, o fuck. Fuck! No. O jest. Teraz to już tak zlamiłem, że to jest po prostu chujnia, totalna. Totalna. Dobra, jeszcze 2,5 minuty, przegramy to i tak. Ale przynajmniej była zabawa. Jest jeszcze. No, z noża! A, próbowałem. Próbowałem chociaż. No, 100 punkcików niech będzie, chociaż jakieś punkty mi się nałyka. Dobra, teraz to trzeba się super postarać. 2 minuty jeszcze. No, gonią mnie. Gonią mnie, bijacze. Po ruinach biegaj, dobrze. No chcę użyć. O Boże. Chciałem użyć rzutek z nożem. Nie, nie można, bo się nie da. Sorki, że tak troszeczkę jęczę. Ale wiecie, to mnie trochę też to drażni. Dobra. No i patrzcie, chcę sobie na przykład użyć. Patrz, ona kombinuje tu coś. A, fajnie, że nie można z tego miejsca. Chwileczkę, wybierz sobie miejsce na rzucenie. O, proszę. A, to są te monety z petardami, dobre. Aha! Fajnie, nie ma co jak mnie zrzucić z fontanny. A laski tylko tak potrafią, no. No, po prostu mnie to już tak irytuje, że aż bawi. Ale mamy 10 kafli, trzeba walczyć jeszcze. Dobra, ja się muszę ogarnąć. Jaka pijacza! Zestrzeliła mnie z... Bez jaj. Kurde, no mają talent, to okropny talent. O! Tak się przynajmniej jeszcze potrafią wspinać. O, fajnie. Fajnie, idzie jakoś.
Ahaha, została zmylona. Dobrze, ale przegraliśmy znowu. Czyli, mówiąc wprost, nie jest to takie łatwe wygrać. I w ogóle nie jest... Trzeba no-life'ić, tak jak właśnie niektórzy mają na żółto te levele. To znaczy, że mają premium, kupują sobie przez Erudito. Takie pierdoły z tego robią. No ale dzięki temu, kurde, mogą sobie mieć premium, być niepokonane i tak dalej. Ale laski, no, podziałały, no widzę, że tutaj dały radę w kość. No tak mniej więcej się prezentuje multiplayer, to był tryb polowanie. Postaram się, żeby następnym razem był inny tryb i może tym razem jeszcze z kimś nagram, żeby to jakoś też było, mniej więcej. Oczywiście intro będzie z Edwardem Kenwayem, żeby nie było, bo intro zajebiste, nie usunę go, ja go zostawię na pamiątkę. Dobra, to jeszcze raz dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka z multiplayer Assassin's Creed 4 Black Flag. To taki odcinek nagrany na spontanie. Ale jeżeli ktoś by chciał ze mną zagrać, nieważne czy z nagraniem, czy poza nagrywaniem, to piszcie mi w komentarzach, czy na Skype'ie, to jeszcze możemy kiedyś tam sobie pograć. Dlatego trzymajcie się, na razie, yo! He's got a rhythm and it's all you need.